Riccardo. Riccardo. Znowu Riccardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chce. Pod TV Smart od Vectry. Każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. Można podłączyć box do telewizora. Albo odpalić aplikację mobilną. O, dla was też coś mam. Oglądaj co i jak chcesz z TV Smart od Vectry. Teraz z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Karolina Morawka-Gołąbek, witam serdecznie w serwisie telewizji regionalnej Ósemka. Dziś zobaczą Państwo 25-lecie sieradzkiego klubu Amazonka. I to są takie zdarzenia, które no przynajmniej mnie motywują do działania. O krwiodawstwie w mechaniku. Takie akcje jak najbardziej są potrzebne, żeby zachęcać młodzież do oddawania krwi. Nagrody dla animatorów kultury. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy wyróżnieni. Naprawdę jest to ogromna satysfakcja, ogromna radość z naszej strony. 1000 morsów dla Natalki. Morsy zawsze dopisują i myślę, że nas będzie więcej jak zawsze. Mikołajki w powiecie łaskim. Sieradzki klub Amazonka zrzesza kobiety dotknięte nowotworem piersi. Już od ćwierć wieku pomaga przejść te trudne chwile, okazując wsparcie swoim członkiniom. Jest również wiele osób, które wspierają działania klubu, umożliwiając dzięki temu jego efektywniejsze działanie. Poznaliśmy ich podczas jubileuszu stowarzyszenia. Sieradzki klub Amazonka świętował niedawno swoje 25-lecie. Ten kolejny jubileusz członkinie uczciły wspólnym spotkaniem. Były wspomnienia o początkach klubu i podziękowania dla wszystkich wspierających ich działania. Z tej okazji przygotowano okolicznościowe statuetki. Otrzymały je osoby współpracujące z klubem i wspierające kobiety chorujące na raka piersi. Lekarz-onkolog Marceli Dybek zainicjował pierwsze spotkanie kobiet dotkniętych chorobą nowotworową i w 1997 roku powołał Stowarzyszenie Sieradzki Klub Amazonka. Do tej pory pozostaje w stałym kontakcie z klubem. Myślę, że klub będzie się rozwijał, ale moim marzeniem jest takie, żeby ten klub był coraz mniejszy. Był coraz mniejszy i w przyszłości zniknął. Ale niestety rak piersi jest numer jeden, jeżeli chodzi o zachorowania na nowotwory złośliwe, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pocieszające jest to, że postęp naukowy w leczeniu raka piersi jest tak ogromny, że w tej chwili wcześniej wykryte przypadki są uleczalne w 100%. W klubie prowadzona jest najważniejsza terapia, czyli terapia wzajemnego wspierania się, co zawsze podkreśla prezes Janina Romek. Staramy się robić jak najwięcej, żeby być razem, żeby gdzieś wspólnie pojechać, żeby zapomnieć o tym, że choroba nas dotknęła. I to myślę, że to jest takie fajne, bo zainteresowanie, szczególnie wyjazdami, dziewczyny traktują tak jak terapię psychologiczną. To im po prostu pomaga oderwać się. Powiem jako przykład. Jednego roku pojechałyśmy do Szczawnicy i
po górskich ścieżkach wędrówka. Ja szłam ostatnia. Ostatnia w grupie, żeby ktoś nie czuł, że nie ma siły, bo to jak ostatnia jest, to być może już siły brakuje. Kiedy dotarłam na górę, usłyszałam płacz. Zaniepokojona, co się dzieje, dziewczyny, co się stało. I raptem usłyszałam okrzyk: pani prezes, będę żyła, pani prezes, jak ja tu dałam radę, to znaczy, że ja nie umrę, rada, moment. I to są takie zdarzenia, które no przynajmniej mnie motywują do działania, aby na rzecz tych osób co nieco robić. Podczas jubileuszu wyświetlono film pokazujący historię i działania klubu. Część artystyczną przygotowali uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Szare płoki życzą wam płody, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Szare płoki życzę wam płody, żaden zrok, żaden płód. Klub zrzesza obecnie 65 kobiet, zachęca do kontaktu i nawiązywania współpracy. Ze swojej strony kobietom oferuje oczywiście wsparcie, integrację i aktywne, wspólne spędzanie czasu. Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Strażaków kontynuują akcję promowania krwiodawstwa w sieradzkich szkołach średnich. Podczas prelekcji, która odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół nr 1, uczniowie mechanika w ramach takiej lekcji dowiedzieli się, jak oddać krew i na czym to polega. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu to kolejna sieradzka szkoła średnia, do której zawitali członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Strażaków w ramach akcji propagowania krwiodawstwa. Dotychczas takie spotkania odbyły się w pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2. Spotkania bardzo owocne z tego względu, że oprócz tego, że uczniowie słuchali uważnie, to również aktywnie uczestniczyli, w sensie, że odpowiadali na zadawane pytania i sami zadawali dość dużo pytań, na które oczywiście wyczerpująco staraliśmy się odpowiedzieć. Nasza akcja promocyjna nie ma na celu takiego politycznego nawoływania do oddawania krwi, tylko po prostu kto, kiedy będzie miał potrzebę taką spontanicznego wolontariatu w formie oddawania krwi, to my tylko zachęcamy, mówimy przede wszystkim o tych rzeczach, które nie stanowią przeciwwskazań do oddawania krwi. O tym też informujemy, że są różnego rodzaju krwi, w jaki sposób można sobie oznaczyć grupę krwi, jeśli chodzi o samego siebie. Natomiast jeśli chodzi o samo oddawanie krwi, to grupa takiego większego znaczenia nie ma. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się nieco więcej o samej krwi oraz o tym, czym jest krwiodawstwo i kto może zostać honorowym krwiodawcą. Młodzież z popularnego mechanika bardzo chętnie angażuje się w tego typu akcje, a spotkania takie jak to we wtorek tylko zachęca uczniów do uczestnictwa w zbiórkach. Takie akcje bardzo są potrzebne, tak? Bo tej krwi zawsze brakuje. Nigdy jej nie jest tyle, ile byśmy chcieli, żeby jej było, no ale też dobrze wiemy, że no nie jest to produkt wieczny, więc co jakiś czas ta oddana krew musi być utylizowana i musi być oddana świeża, więc takie akcje jak najbardziej są potrzebne, żeby zachęcać młodzież do oddawania krwi. Nasi uczniowie bardzo chętnie oddają krew, jak robimy akcje krwiodawstwa, głównie przez szkolne koło PCK, to tak naprawdę w wielu wypadkach jest tak, że musimy to robić na dwa dni nawet, tak? Albo nie wszyscy są w stanie oddać tą krew. Zawsze mamy minimum 2-3 razy w ciągu roku takie zbiórki. Zainteresowanie jest ogromne. Nigdy nie było tak, że jeżeli przyjeżdżał bus z Łodzi, to nie było chętnie, tak? Zawsze było tych osób o wiele więcej, nie wszyscy byli w stanie oddać. A jeżeli idziemy, często jest tak, że ten bus nie może przyjechać, więc wtedy idziemy do punktu na wnuka, to często się zdarza tak, że to muszą być dwa dni, kiedy nasi uczniowie oddają tę krew. Szkoła otrzymała symboliczny dyplom za możliwość przeprowadzenia zajęć. Kolejną placówką, w której mają zagościć członkowie klubu, będzie drugie liceum ogólnokształcące w Sieradzu. Powiat sieradzki co roku nagradza osoby zaangażowane w szerzenie i tworzenie kultury. Animatorów zaproszono na spotkanie, podczas którego zarząd wręczył przyznane nagrody. Były podziękowania, gratulacje i życzenia oraz wyjątkowi goście i koncert.
Zarząd Powiatu Sieradzkiego uhonorował nagrodami animatorów kultury działających na terenie powiatu. W każdej gminie są osoby dzielące się swoją pasją do muzyki, tańca, rękodzieła, czytelnictwa czy historii. Wszyscy zasługują na dostrzeżenie starań i docenienie szerzenia tego, co najcenniejsze w regionie. Zawsze próbujemy tak robić, żeby gminy albo jednostki dawały nam zgłoszenia twórców ludowych, animatorów kultury, może nawet, żeby po prostu wyłapywać te osoby, które promują nasz powiat, które działają w tej kulturze, żeby po prostu zostały wyróżnione. Ci ludzie tak naprawdę robią to z pasji, z pewnego przesłania. Robią to w wielu przypadkach za darmo. I oni są takimi ambasadorami nas, ambasadorami powiatu, ambasadorami naszego kraju, bo w niejednym przypadku wyjeżdżają za granicę. I chociaż taka skromna forma podziękowania za to, co oni robią, się tym ludziom należy. Spotkanie swoim występem uświetnił chór Canta Te Deo, działający przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Krótki koncert dodał blasku uroczystości. Na spotkaniu wyróżniono nagrodami indywidualnymi 12 działaczy kultury w kategorii twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury i ochrona kultury. W tej ostatniej kategorii przyznano także 5 nagród zbiorowych dla zespołów, a otrzymali je chór męski Lutnia w Warcie, kapela podwórkowa z Brzeźnia, kapela podwórkowa Złoczewianie w Złoczewie, chór parafialny przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brążewicach oraz chór Głos Serca przy parafii Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława w Burzeninie. Od 7 lat jesteśmy chórem, tak? Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy wyróżnieni. Naprawdę jest to ogromna, ogromna satysfakcja, ogromna radość z naszej strony. No chór rozwija się, coraz więcej członków chóru mamy. Jak się Państwo razem pracuje? No świetnie. Cudownie. Przede wszystkim mamy profesjonalnego organistę, który naprawdę nas do pionu stawia. Właśnie jak się pracuje z grupą? Sympatyczni ludzie, młodzi, otwarci na instrukcje. Głos serca, czyli śpiewający sercem. Tak, śpiewający sercem. Czym jest dla Pana taka nagroda? No, wielkim wyróżnieniem. Jest to zaszczyt, że taka praca, wydaje się, że chór parafialny to nie jest nic nadzwyczajnego i czujemy się bardzo wyróżnieni i docenieni. Myślę, że przez mieszkańców również. Tak, mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy dostrzegają naszą pracę. Słyszymy pochlebne słowa. No, kapela z Brzeźnia ma 7 osób. W tym roku mieliśmy akurat jubileusz okrągły 20 lat. Także funkcjonujemy już troszeczkę wieku. No, w sumie to po całej Polsce, po jakichś tam przeglądach, gdziekolwiek się odbywają, to jeździmy. To jest typowo podwórkowa kapela, nie jest jakaś biesiadna. Śpiewających jest kilka osób, a wszystkie instrumenty są żywe. Typu akordeon, bębenek, banjo, gitara, puzon.
gitara basowa. Jak pan się czuje z tym, że zostaliście zauważeni, otrzymaliście nagrodę? No oczywiście jest to bardzo miłe, że zostaliśmy zauważeni. Nagroda też jest, wiadomo, jak najbardziej miła. Z kolegami się cieszymy, że tym bardziej, że no nie tylko po 20 latach, bo wcześniej też zostaliśmy zauważani. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Życzymy kolejnych sukcesów i pomysłów w dalszej działalności. Akcja sieradzkiego klubu Morsa oraz grupy Morsypany ze Zduńskiej Woli zakończyła się sukcesem. Udało się zebrać sporą kwotę na leczenie 8-letniej Natalki, a przy okazji zdrowotnej kąpieli w rzece Warcie zażyło niemal 200 osób. Takiej frekwencji dawno nie odnotowano. W niedzielnym morsowaniu uczestniczyli miłośnicy tego sportu z całego województwa. Takiej liczby morsów nie było od dawna jak nie nigdy. Sieradzki Klub Morsów oraz Morsypany ze Zduńskiej Woli połączyły siły i zorganizowały wspólną akcję charytatywną, połączoną oczywiście z morsowaniem. To jest akcja charytatywna dla Natalki, która jest chora na dysplazję kostną Schmidta. To jest bardzo poważna choroba, zresztą jest tutaj z nami Natalka, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Myślę, że trochę pogoda nam szyki dzisiaj trochę psuje, bo jest wiatr i to jest najgorsze, co może być, ale morsy zawsze dopisują i myślę, że nas będzie więcej jak zawsze. A w ilu pan celuje dzisiaj? Liczymy, że powinno być na 150, bo to jest taka najbliższy tutaj nasi sąsiedzi, powiat Zduńska Wola. Ale widzę, że są z Konstantynowa chłopaki, także myślę, że jeszcze coś tam dopiszą. Czekamy na resztę publiczności, bo dzisiaj się radza, troszeczkę mało jest, ale no właśnie mówię, wszystko tutaj jest trochę z pogodą nieciekawie. To jest taki pierwszy raz oficjalny, aczkolwiek no dużo osób, które morsują, to po kolei odwiedzają wszystkie morsowiska, także większość osób się zna nawzajem. No, a czy w Sieradzu jesteście generalnie pierwszy raz morsujecie? Część nie, część osób tak, więc po połowie. Jeżeli jest zapotrzebowanie na to, żeby było więcej takich akcji. Poza tym morsowanie bardzo aktywna i zdrowa forma sportu, więc propagujemy ten sport i propagujemy go też przez pomaganie. Natalka to 8-latka pochodząca ze Zduńskiej Woli, która cierpi na dysplazję kostną typu Schmida, która powoduje problemy z chodzeniem. Podczas akcji obecni byli zarówno rodzice dziewczynki, jak i sama Natalka. Znaczy my zbieramy o sprawność, tak? Pieniążków jest potrzeba ponad 100 tysięcy, także jeszcze dużo brakuje. Generalnie mamy 38 tysięcy zebrane na fundacji. Wiadomo, że to zawsze tam jakiś procent oni biorą też inaczej, tak? To jest też tam w jakiejś innej kwestii pieniążki wchodzą, tak? Dopiero. Każdy grosz tutaj to jest duża pomoc dla nas, tak? Na dojazd tam i na rehabilitację i inne rzeczy. Także naprawdę to jest bardzo duża pomoc dla nas, tak? Jest już wszystko pokazane na tych stronach, ile tam potrzeba, na co, jakie zabiegi są, bo tam zabiegów i wyciągania blach i następnych operacji i zabiegów jest troszkę, tak? Tam jest jeszcze bodajże 8 etapów, które no, kosztują dobre pieniążki. Delikatne! Bo chcę być zdrowa. To jest chyba najważniejsze, tak? Tak. No właśnie, jak ci idzie leczenie, jeżeli się tak zapytam? Jak się teraz czujesz? Na początku było najbardziej stres miałam, ale potem już leciało z górki. No i wsparcie rodziny, przyjaciół na pewno ci daje wiele. Tak. Finalnie podczas niedzielnej akcji udało się zebrać kwotę blisko 3000 zł, którą przekazano rodzicom Natalki. Co do samego morsowania, łącznie w rzece Warcie zdrowotnej kąpieli zażyło niemal 200 osób. Oprócz członków klubów z Sieradza i Zduńskiej Woli pojawiły się również morsy z Głasku Kolumny, Konstantynowa Łódzkiego i Bełchatowa. A że była Barbórka, to nie brakowało także górników w grupie morsów. Morsy, górnicy, tak samo wszyscy z dobrym sercem wspieramy takie inicjatywy. No i uczestniczymy w takich akcjach, czyli to nie jest taka pierwsza akcja nasza w ogóle. Dzisiaj w ogóle też
w kilku, bo nasza grupa się podzieliła i część grupy jest w Piotrkowie na podobnej akcji. No my przyjechaliśmy do Sieradza. Nie jesteśmy pierwszy raz, może na morsowaniu jesteśmy pierwszy, ale ogólnie w Sieradze jesteśmy dosyć często. W rzece faktycznie fajnie, troszkę inaczej. Na początku trochę płytko, ale już z drugiej strony brzegu już dosyć przyjemnie. Woda, temperatura miała dzisiaj naprawdę fajną, przyjemną. Są te efekty zdrowotne, tak? Większa odporność nasza na jakieś tam infekcje, drobne jakieś przeziębienia. A dodatkowo na pewno morsowanie ma to do siebie, że resetuje głowę. Przed wejściem do wody nie mogło oczywiście zabraknąć rozgrzewki, tym razem wspólnej. Świetnie, teraz przejdziemy na dół, proszę do mnie. Punktualnie o 12 rozpoczęło się morsowanie. Kąpieli na wszystkich czekał ciepły posiłek i gorące napoje oraz wspólna integracja. Powiat Łaski przygotował dla najmłodszych mieszkańców bardzo miłą niespodziankę z okazji Mikołajek. Na hali sportowej pojawiło się mnóstwo dmuchańców i innych atrakcji, z których bardzo chętnie korzystały przybyłe dzieci. W hali sportowej przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Łasku powiat zorganizował zabawę mikołajkową dla dzieci. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, dmuchany plac zabaw, konkursy z nagrodami, w tym ozdabianie choinki, wspólne pakowanie prezentów, mini konkurs talentów, zabawy i smakołyki. Jak widać, cieszy się to dużą popularnością. Tak, to jest dopiero początek. Ja myślę, że za około godziny naprawdę tutaj będą tłumy, tak jak co roku. Także cieszymy się z tego, że takie powodzenie te dmuchańce i ta nasza hala powiatowa tutaj ma. Również widziałem, że pan i ze swoją pociechą przyszedł. Tak, jak najbardziej, z córeczką Oliwią. Jutro akurat kończy 3-latka. Dzisiaj mówię, tata zabierze trochę frajdy, też zrobi swojej córce. W takim razie redakcyjnie życzymy wszystkiego najlepszego dla córki i dziękuję bardzo za obiad. Powiat przygotował zabawę mikołajkową po raz drugi. Podobne wydarzenia odbywają się kilkakrotnie w ciągu roku, między innymi z okazji Dnia Dziecka.
Nasza redakcja również życzy Państwu przyjemnych Mikołajek. Oby to miłe święto przyniosło Wam chwilę radości i wprowadziło w świąteczny nastrój. Niech Mikołaj odwiedzi Was i obdaruje choćby małym upominkiem. Tyle w dzisiejszym serwisie. Jak zwykle zachęcam do odwiedzenia naszej strony, profilu Facebook i kanału YouTube. Teraz przed Państwem dalsza część programu i kolejne audycje. W Łódzkim na Plus usłyszą Państwo m.in. o nowym środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz o finale Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie.
Mamy świetną wiadomość dla pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Już od 11 grudnia wprowadzony zostaje nowy rozkład jazdy, a w nim przyspieszony pociąg z Łodzi do Łowicza, który będzie jechał tylko 50 minut. Pociągi Ełka będą także wozić pasażerów na trasie Łódź Fabryczna Opoczno. Będzie to w sumie 17 nowych połączeń. To są nowe połączenia, które uzyskujemy dzięki temu, że zainwestowaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich w nowe pociągi. Podczas konferencji marszałkowi towarzyszyli poseł PiS Robert Telus, starosta opoczyński Marcin Baranowski i radny sejmiku województwa łódzkiego Janusz Ciesielski. Samorząd województwa łódzkiego nieustannie stara się rozwijać kolej w Łódzkiem. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup 4 nowych pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obejmuje on również opcję zakupu 20 kolejnych. Zakup nowych pociągów nie byłby możliwy bez wsparcia z programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. W Łodzi tymczasem w pełni wyremontowany budynek służy już środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Przystań. To nowy obiekt w Łódzkiem, który powstał dzięki staraniom samorządu województwa łódzkiego i pieniądzom unijnym przekazanym przez rząd. Zapewni kompleksową opiekę młodym ludziom z problemami psychicznymi. Jest niezwykle duże zapotrzebowanie na usługi właśnie z dziedziny psychologii i psychiatrii. Przenosimy się do Skierniewic, gdzie rozpoczęła się budowa Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych. Budynek ma być gotowy w przyszłym roku. Jego wartość to 50 milionów złotych, a dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Łódzkiego z funduszy unijnych to prawie 34 miliony złotych. Działania samorządu województwa łódzkiego dla wsparcia Państwowego Instytutu Badawczego, który pełni zadania ogólnopolskie, jest naprawdę godny podziwu, podziękowania i pochwały. Zakończę podziękowaniem za tak znakomitą współpracę z rządem Prawa i Sprawiedliwości, za to, że rzeczywiście potrafimy to wspólnie robić, a pani profesor, że jest takim aniołem tutaj, który absolutnie wszystkich nas dopinguje. Uczniowie z drugich klas szkół podstawowych z całego regionu wzięli udział w finale Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Było dużo zabawy, aktywności i sportowej rywalizacji. Celem, który nam przyświeca, by młodzi ludzie mieli możliwość utrwalania w sobie bezpiecznych form zachowania. Nie tylko rywalizacja sportowa, ale także kulturalne i bezpieczne kibicowanie. To bardzo ważne. W listopadzie w Zduńskiej Woli stanął książkomat województwa łódzkiego. To nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie dla czytelników bibliotek. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do gminy Sędziejowice, aby przyjrzeć się sztandarowej gminnej inwestycji, jaką jest stacja ustatniania wody. Jedziemy ponownie do gminy Sędziejowice, bowiem zakończyła się tutaj rozbudowa stacji uzdatniania wody. To ważna inwestycja, która pozwoli zapewnić mieszkańcom gminy dostęp do wody, szczególnie w okresie zagrożenia suszą. Problem z wodą był jednym z tych wyzwań, które sędziejowicki samorząd podjął już na początku tej kadencji. Bywały takie okresy letnie w historii gminy Sędziejowice, gdzie naprawdę w momencie największych rozbiorów tej wody po prostu brakowało. Może nawet nie brakowało tyle wody, co ciśnienie pozostawiało wiele do życzenia. Dlatego my od początku tej kadencji postanowiliśmy do problemu podejść bardzo systemowo. Stwierdziliśmy, że jeżeli mamy leczyć jakąś chorobę, a brak wody był dla mnie taką chorobą, to musimy zacząć od diagnozy. Aby właściwie zdiagnozować, został przeprowadzony audyt sieci wodociągowej. Po to, by ocenić stan obecnej sieci, wykryć potencjalne usterki, dowiedzieć się, z czym przyjdzie się zmierzyć i jak zoptymalizować działanie sieci. Oprócz tego wykonywaliśmy w tym czasie, w trakcie audytu, dużo mniejszych takich bieżących napraw, które też pomagały nam odnajdywać na naszej sieci wąskie gardła, problematyczne elementy czy inne sytuacje, które wpływały na brak tej wody. I takim punktem kulminacyjnym, taką klamrą, która spina całe te nasze działania, miała być rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach. Miała być i ostatecznie została zrealizowana. Choć niewątpliwie największą przeszkodą na drodze jej realizacji były koszty,
3 miliony złotych. Dużo jak na gminny budżet, ale przeszkodę udało się pokonać. Gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do projektu dorzuciły się też sołectwa z terenu gminy. Wreszcie pracownicy magistratu napisali wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz zasilił tę inwestycję dodatkowym strumieniem pieniędzy. I dzisiaj już jesteśmy w trakcie zakończenia prac odbiorowych. Lada moment te piękne urządzenia, które Państwo widzą, ruszą i wtłoczą dużą ilość wody o lepszym ciśnieniu do sieci wodociągowej gminy Sędziowice i mam nadzieję, że to zapewni nam może nie taką stuprocentową niezawodność, bo takich rzeczy nigdy nie wiemy, ale na pewno dużo większy bufor bezpieczeństwa i spokojniejsze lato dla nas, ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców. No dobrze, cele pozyskiwanie środków. Przejdźmy teraz do szczegółów technicznych. Przebudowana stacja została kompleksowo zmodernizowana. Wszystkie urządzenia są najwyższej jakości, co z pewnością przełoży się na niezawodność i efektywność działania. Udało nam się tutaj zamontować zupełnie inny system dwustopniowego pompowania. Spowoduje to na pewno zwiększenie wydajności podawanej wody do sieci wodociągowej. Udało się również wybudować dwa zbiorniki po 150 metrów sześciennych każdy, które zapewne zabezpieczą przy dużym rozbiorze wody te zapasy, które mogą być spożytkowane przez naszych mieszkańców. Udało się również zamontować nowe wyposażenie studni głębinowych, nowe pompy. Mamy również centralny odstojnik wód popłucznych, a także całą inną infrastrukturę, w tym również agregat prądotwórczy na wypadek jakiejkolwiek awarii, która spowodowałaby brak możliwości funkcjonowania stacji, a to w pewnym stopniu na pewno zabezpieczy nam jej prawidłowe funkcjonowanie. Rozbudowa stacji uzdatniania wody jest sztandarową inwestycją bieżącego roku w gminie Sędziejowice. Mieszkańcy czekali na nią blisko 5 lat i jest to też ich sukces. To oni bowiem podsunęli pomysł na rozbudowę stacji. Pomysł przekuty w sukces wspólnymi siłami, bo i sama inwestycja powstała dla wspólnego dobra. Wielkie odliczanie do świąt z promocjami w kalendarzu bożonarodzeniowym Borowiny. Kiełbasy, szynka, boczek, polędwica, kaszanka. Wędliny takie jak dawniej, kuszące smakiem i zapachem. Przygotowane na bazie tradycyjnych receptur, niech zagoszczą na świątecznym stole. Każdego dnia inna promocja na wędliny w atrakcyjnej cenie. Informacja o promocji zawsze dzień wcześniej. Obserwuj nasz profil na Facebooku i na Instagramie. Grudzień z Borowiną Broszki. Zapraszamy do naszych sklepów. Oszczędza naturę, segreguj makulaturę. I ten mały, i ten wielki segreguje dziś butelki. Osobno papier, plastik i butelki. To wysiłek niewielki, ale efekt wielki. Oszczędzaj naturę! W sporcie zasada fair play jest jedną z najważniejszych zasad. Pamiętajmy również o niej w stosunku do naszego środowiska. Nie wyrzucaj, odzyskuj i pomagaj innym. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Każdy na boisku powinien mieć swoją określoną rolę i miejsce. Ta ekipa nie bez racji skłoni cię do segregacji. Segreguj, zgniataj, to takie proste. Podstawy segregacji już na momencie tego szybko zabieramy. Tylko jako drużyna możemy wygrać ten mecz. Środowiska dbamy, więc pamiętaj, segreguj odpady.
Pamiętaj, segregacja odpadów przynosi realne korzyści, zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Gdy chorowałam na białaczkę, byłam daleko od domu, rodziny i spotkań z koleżankami. Na szczęście w pomaganiu nie przeszkadza żaden dystans. Dawca szpiku zamówił pakiet rejestracyjny, pobrał wymaz i odesłał go. Dzięki niemu wyzdrowiałam, bo nasze geny pasowały do siebie. Ty też możesz uratować komuś życie. Wejdź na dkms.pl i dołącz do społeczności dawców szpiku. Bo bez względu na dystans łączą nas geny. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13. W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy! Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Wektrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizję, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji,
zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Już teraz w imieniu Doroty Lewandowskiej zapraszam na środowe wiadomości z regionu, a pokażemy m.in. relacje z Igrzysk Sieradzkich Przedszkolaków i pierwszej Olimpiady Seniorów. Zobaczą także Państwo, jak wyglądał tegoroczny konkurs o grzebień mistrza Antuana. Na dziś dziękuję za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Gimnastyka dla Polaków. Pod takim hasłem na terenie hali Torwar w Warszawie miało miejsce jedno z największych tegorocznych wydarzeń gimnastycznych w naszym kraju.
Wydarzenie odbyło się w sobotę 19 listopada, a jego głównym celem była promocja sportów gimnastycznych oraz aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród polskiego społeczeństwa. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Gimnastyczny, a sponsorem strategicznym Grupa Vectra. To jest impreza, która jest organizowana pierwszy raz, bo pierwszy raz w historii Polski Związek Gimnastyczny pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na tego typu przedsięwzięcie. Staramy się propagować gimnastykę, bo nie tylko oczywiście wyniki międzynarodowe w sporcie kwalifikowanym, ale ta powszechność, rekreacja jest dla nas szalenie ważna. Dlatego jednoczymy się, integrujemy się, promujemy gimnastykę na tak pięknym i historycznym obiekcie. W wydarzeniu udział wzięło prawie 1000 uczestników, co zdaniem organizatorów przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Impreza przerosła nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o frekwencję. Musieliśmy w zasadzie zamykać zapisy, dlatego że w pierwszej wersji było to do 400 osób. W tej chwili mamy już blisko 1000. Myślę, że gdybyśmy jeszcze poczekali z bramkami otwartymi, ta liczba mogłaby sięgnąć do 2000. W związku z tym jesteśmy szalenie zadowoleni z tego pierwszego etapu. W kolejnych latach będziemy chcieli to jeszcze bardziej rozwijać. Impreza obfitowała w wiele atrakcji i specjalnie przygotowanych stref. Podczas części turniejowej każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił i zaprezentować umiejętności w takich dyscyplinach jak gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna oraz akrobatyka i skoki na trampolinie. Ja trenuję od prawie 10 lat. A ja trenuję od 6. Nasza mama jest trenerką i od kiedy byłyśmy bardzo małe, przychodziłyśmy na salę i bardzo nam się to spodobało. Jest to bardzo piękny sport i bardzo polecamy wszystkim małym dziewczynkom, które chciałyby spróbować. I nawet jak ktoś nie chce wyczynowo trenować gimnastyki artystycznej, to gimnastyka artystyczna daje podstawy do innych dyscyplin. Poza takimi gwiazdami gimnastyki jak Leszek Blanik, który podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie wywalczył złoty medal dla naszego kraju, oraz wieloma polskimi sportowcami, w wydarzeniu udział wzięła również Daria Warflomew, aktualna wicemistrzyni świata w gimnastyce artystycznej. Niemiecka gimnastyczka zaprezentowała swoje umiejętności, a następnie poprowadziła specjalnie przygotowane szkolenia dla uczestników. Hello Victra subscribers. It's beautiful sport and I love clubs, ribbon or hoop and make and masters or risicos and it's music and elements. I love it. Jeżeli lekkoatletyka to jest królowa sportu, to gimnastyka jest matką sportu. W związku z tym staramy się przebić do tej świadomości ludzi, osób, którzy tutaj ewentualnie uczestniczą, jak istotna jest gimnastyka. Przeżywamy w sporcie powszechnym w ostatnich latach boom, w związku z tym ta impreza z pewnością z roku na rok będzie poszerzała swój zasięg i cieszymy się, że możemy gościć wiele wybitnych postaci, które zaszczyciły nas obecnością.
spokojnie przeżyć dzień i nie przejmować się niczym już. Odsunąć wszystko w cień, schować gdzieś na dnie zapowiedź burz. Rezygnacji gest, gdy zwycięża lęk, nie ma ran, ale w tobie brze, ryzykować chcę. Sobie, że starczy być, wybiegać rano stres, odsączyć z myśli treść, przemóc wstyd. Czy to warto tak? Spytaj jeszcze raz. Dość długo szukałam programu, które faktycznie by wsparło mój pomysł wymiany źródła ciepła i czyste powietrze akurat było w tym momencie najodpowiedniejsze z proporcjonalnie największymi dofinansowaniami do mojego pomysłu. Pomysł polegał na wymianie źródła ciepła, oczywiście na wymianie starego pieca węglowego na ekologiczne, nowoczesne i czyste źródło ciepła, tak? Czyli na pompę ciepła w moim przypadku. Z dofinansowania udało mi się zrealizować 55% kosztów wymiany ogrzewania, czyli pieca na pompę ciepła i zaplecze elektryczne, czyli podłączenie odpowiednich urządzeń do funkcjonowania pompy ciepła. Stare ogrzewanie, no niestety był to dość wiekowy piec węglowy, więc był problem z magazynowaniem opału. Musiała być wiecznie osoba, która pilnowała pieca, dokładała do tego pieca. Cotygodniowe czyszczenie, wynoszenie popiołu, utylizowanie tego popiołu, co też wcale nie było łatwą rzeczą, bo nie zawsze jest gdzie ten popiół składować. Korzyści finansowe są przeogromne, naprawdę. Biorąc pod uwagę niestabilność na rynku opału, wzrost niesamowity cen paliw stałych, więc
pompa ciepła w tym momencie jest chyba najbardziej ekonomicznym źródłem ciepła, jakie tylko może być. Montując pompę ciepła, jednocześnie myśleliśmy o zamontowaniu fotowoltaiki, która też została zamontowana na dachu domu mieszkalnego. Bez dofinansowania nie zdecydowalibyśmy się na pompę ciepła, bo naprawdę są to przeogromne koszty. Dofinansowanie u nas wyszło rzędu 50%, więc to naprawdę był przeogromny zastrzyk gotówki. Tak naprawdę nie jestem w stanie wymienić jakiegokolwiek minusu z mojej decyzji ze zmiany źródła ciepła. Są tylko i wyłącznie same plusy. Moja droga do uzyskania dofinansowania nie była dość trudna, aczkolwiek troszeczkę czasu zajęła. Skorzystałam z pomocy urzędników w moim urzędzie miasta, więc pomogła mi osoba, która się tym zajmuje. Urzędnik pomógł mi wypełnić w odpowiedni sposób wnioski. Wnioski zostały wysłane i czekaliśmy na odpowiedź. Weź dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze! Jeszcze kilka lat temu były fanaberią i egzotyką. Dziś pojazdy z napędem elektrycznym stają się koniecznością. Od hybryd po pełne elektryki przyszłość motoryzacji wydaje się być jednoznaczna. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja energetyczna i transportowa, a w tym programie będziemy Państwa zachęcać, by stali się Państwo jej aktywnymi uczestnikami, bo tylko tak możemy ocalić naszą planetę. Stacje ładowania można łatwo odnaleźć, korzystając z różnego rodzaju dedykowanych aplikacji. Dzięki nim możemy w efektywny sposób zaplanować trasę i miejsca ładowania samochodu elektrycznego, czy sprawdzić, które złącza i o jakiej mocy są aktualnie dostępne. Umożliwiają one również rozpoczęcie i zakończenie sesji ładowania w dowolnym momencie i miejscu, a także monitorowanie poziomu i mocy ładowania. Elektromobilność wydaje się jedyną przyszłością motoryzacji, ale do spopularyzowania samochodów elektrycznych potrzeba czasu. Poza zachętą w postaci rządowych dopłat niezbędna jest także rozbudowa infrastruktury na trasach międzymiastowych i w miastach, przy budynkach wielorodzinnych. Przed zakupem auta elektrycznego musimy bowiem być pewni, że będziemy mieć swobodny dostęp do ładowania, który nie zakłóci naszej mobilności.
Blisko 70% wszystkich stacji ładowania samochodów elektrycznych w Europie zlokalizowana jest w trzech krajach – w Holandii, Francji i Niemczech. Jak szukać stacji ładowania samochodów? Jest wiele możliwości w tym zakresie. Generalnie użytkownicy samochodów elektrycznych korzystają z portali, na których sieć ładowania jest zaprezentowana, różnych operatorów. Natomiast korzystając z sieci danego operatora, najlepiej jest korzystać z jego własnej aplikacji, ponieważ taka aplikacja pozwala na to, żeby zweryfikować, czy konkretna ładowarka w danym momencie jest zajęta, czy jest wolna, czy przypadkiem nie jest zepsuta. To znacznie ułatwia później korzystanie z takich punktów ładowania. Portal elektromobilni.pl udostępnił swoją mapę stacji ładowania. Można za jej pośrednictwem w łatwy i szybki sposób znaleźć ładowarkę na terenie kraju. Mapa jest ogólnodostępna w sieci. W jakich krajach europejskich jest najwięcej stacji do ładowania pojazdów elektrycznych? Tak naprawdę w Europie są dwa kraje, które przodują pod względem infrastruktury do aut elektrycznych. Są to Norwegia i Holandia. Zachód Europy, czyli Niemcy, czyli chociażby Belgia czy Francja, również gonią tychże liderów. Elektromobilność na zachodzie Europy rozwija się jeszcze szybciej niż w Polsce. No i myślę, nikt nie ma co do tego wątpliwości, że tych stacji już dzisiaj tam jest dużo, a będzie jeszcze więcej. A jak na tym tle wygląda Polska? W Polsce rynek infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych rozwija się z roku na rok. Tak naprawdę tych stacji ładowania mamy już ponad 1500 w naszym kraju. Za rok będzie ich jeszcze więcej i tak naprawdę jeszcze dodatkowo mamy teraz dopłaty do infrastruktury do ładowania, które wchodzą w Polsce. Gdzie w Polsce szukać powinniśmy stacji do ładowania pojazdów? Mamy kilka metod jakby szukania stacji ładowania w Polsce i to dwoma takimi wiodącymi, można powiedzieć, sposobami są przez stronę internetową. Wchodzimy przykładowo na stronę elektromobilni.pl, tam mamy zakładkę mapa stacji ładowania i tam szukamy sobie po prostu w naszej okolicy lub na naszej trasie, w którą się wybieramy, szukamy jakie mamy stacje ładowania, jakich mocy i jakich operatorów. Drugim sposobem jest oczywiście nasz samochód elektryczny. Coraz więcej modeli aut elektrycznych posiada już wbudowane stacje ładowania czy bazy danych związanych ze stacjami ładowania w swoje nawigacje. Według najnowszego raportu przygotowanego przez Centrum Badań i Analiz PSPA, który uwzględnia potencjalne wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 2025 roku w Polsce może powstać 48 tysięcy ogólnodostępnych punktów ładowania EV. Najtaniej wychodzi na pewno ładowanie w domu. Choć ja nie ukrywam, że dużo ładuję też na stacjach gdzieś firm komercyjnych, tak? No bo to są szybkie ładowarki, gdzie tak naprawdę od zera do całości załadowania baterii, no to jest powiedzmy na takich najszybszych, no to jest kwestia 20 minut. Natomiast te dostępne w Polsce, no to jest około 40 minut do godziny i to wystarcza mi na 300 km jazdy. Zespół pałacowo-parkowy w Małkowie w powiecie sieradzkim powstał w XIX wieku dla ówczesnych właścicieli dóbr Małkowa i Bartochowa, Pawła Biernackiego i jego żony Konstancji. Dwór otoczono 7-hektarowym parkiem, który rozciąga się na terenie urozmaiconym krajobrazowo. Przyczyna leży w geologii. Miejsce to powstało na morenie polodowcowej, dlatego jest malowniczo żłobione głębokimi wąwozami. Jeżeli chodzi o ukształtowanie, jest to bardzo wyjątkowe miejsce, gdyż mamy tutaj doliny. Jest po prostu płasko, natomiast na terenie parku, który był dzięki temu zachowany, bo jest zabytkowy, mamy właśnie takie parowe i tak ciekawie ukształtowaną powierzchnię. I jest to też piękne miejsce przyrodnicze,
z ogromną ilością roślin. Tu jak widać znowu mamy stanowisko pokrzywy, która po prostu uwielbia nasz park. Jest wykoszony środek właśnie wąwozu, więc można sobie pospacerować. Całe założenie parkowe utworzono na rzucie wieloboku. Leży na wysokości 180 metrów nad poziomem morza. Jest nieogrodzony, dlatego stanowi naturalne, przyrodnicze miejsce. Ostoje dla zwierząt, zajęcy, saren i dzikiego ptactwa. Chłód w upalne dni zapewniają drzewa, robinie akacjowe, dęby, klony, jawory, lipy. Wśród nich wyróżnia się aż 7 pomników przyrody. Obok mnie taki smutny kikut klona. Prawdopodobnie był uderzony piorunem i pień jest zupełnie pusty. W takich drzewach zazwyczaj mieszkają również nietoperze, które z całym szacunkiem do nietoperzy niestety dodatkowo niszczą takie drzewa. I jako że klon ma ogromną powierzchnię liścia, podczas różnych wichur są to drzewa, które jako pierwsze niestety się łamią. To jest też element właśnie zabytkowych parków, bo można zobaczyć, co się dzieje w takim cyklu życia drzewa. Park w Małkowie jest nietypowy, brak tu alejek. Są też miejsca, w których roślinności pozwolono swobodnie rosnąć. Zioła. Wiele cennych właściwości tych roślin zostało już zapomnianych. W ogródkach taka zieleń traktowana jest jak nieproszony gość. Chwast. Sięgając jednak po wiedzę i doświadczenie naszych przodków, można łatwo uświadomić sobie, jak pożądane były te rośliny dziesiątki i setki lat temu. Wiele stanowi też doskonały dodatek do potraw. W Małkowie spoglądamy zatem na park bez trawników. Ich potencjalne miejsce zajmują zioła, stąd miejsce zyskało olbrzymi potencjał zielarski. No tutaj powinien być piękny trawnik, prawda? A mamy stanowisko na przykład podagrycznika. A rośnie tutaj m.in. bluszczyk kurdybanek, który działa na trawienie i odporność, a także krwawnik o działaniu przeciwkrwotocznym. To jest właśnie bluszczyk kurdybanek. To jest liść. Tu jest cały pęd bluszczyka kurdybanka. A mamy stanowisko krwawnika, czyli kolejnego zioła bardzo znanego w tradycyjnej medycynie polskiej. Pięknie kwitnie na biało tutaj jeszcze przed rozkwitnięciem. Tak? Ma takie charakterystyczne liście w kształcie pióropuszy. Jest też i jasnota purpurowa, i pokrzywa, i traganek błoniasty. Jesteśmy w takim bardziej dzikim zakątku też parku. Za nami po prostu pole pokrzywy, która też jest bardzo ciekawą rośliną leczniczą i polecam zapoznać się z informacjami na temat na przykład, nie wiem, herbaty z pokrzywy, zupy z pokrzywy. Tutaj też jest stanowisko traganka błoniastego, rośliny też cudownej. Korzeń jest bardzo wartościowy, można z niego robić herbaty, ogromnie wpływa na odporność i oczyszczanie organizmu. I tutaj właśnie mamy stanowisko traganka, on tak kwitnie w tej chwili na żółto. Zaraz obok, z drugiej strony mamy taką, nigdy nie widziałam tak dużej tej rośliny. Tu jest jasnota purpurowa, też kolejne zioło o ogromnej skali działania, jeżeli chodzi o jakieś problemy związane z kobiecymi narządami rozrodczymi. Takie typowo kobiece zioło. No i tutaj pięknie kwitnący właśnie traganek. Jego korzeń, z tego co ja pamiętam, jest zbierany jesienią, jak skończy wegetację. I wtedy go trudno znaleźć, bo on nie ma liści. Natomiast on, wiemy, że już tutaj jest i że wraca. Czerpanie z bogactw natury nie kończy się na bujnej roślinności. Pozyskiwany jest bowiem i miód. Pasieka to źródło słodkiego, zdrowego składnika do potraw i napojów. Coś niesamowitego, kiedy na przykład na wiosnę zaczynają kwitnąć klony i wtedy te pszczoły podlatują i jak gdyby czerpią z tego klona, całe drzewo potrafi brzęczeć. Także ja serdecznie zapraszam do nas też na wiosnę, kiedy właśnie ta przyroda się budzi. Zespół pałacowo-parkowy w Małkowie wiąże się ze znanymi artystami. Zafascynowany parkiem był m.in. Władysław Reymont. Miał tutaj swoje miejsce, gdzie uwielbiał przesiadywać i spoglądać na pałac, altany i park. Czerpał inspirację, bo podobno w Małkowie właśnie powstawały kolejne rozdziały chłopów. Dzisiaj stoi tutaj jego pomnik.
Ciekawostką jest to, że był to pierwszy pomnik Raymonta w Polsce i na świecie, ufundowany przez panie Pstrokońskie. I znane są z tego, że prowadziły tak zwany salon artystyczny. Do tego salonu przyjeżdżali znani poeci, malarze, artyści, muzycy, między innymi właśnie Raymond. Niedaleko, przy jednym z wąwozów, stoi kapliczka Matki Boskiej, ufundowana przez Józefę Bardzińską, blisko spokrewnioną z Pstrokońskimi. Ufundowała ją w Podzięce za uratowanie córki, a w późniejszych czasach, kiedy nastała II wojna światowa, podobno okoliczni mieszkańcy schronili się w tym wąwozie i cudem uratowali. Potomkowie do dzisiaj otaczają ją opieką, dziękując za cudowne ocalenie swoich przodków. Zespół pałacowo-parkowy w Małkowie to wyjątkowe miejsce łączące w sobie walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne. Odkrył je Władysław Raymond i wiele innych znanych osobistości ze świata kultury i sztuki. Jest otwarte na nowych odkrywców.